Jeżeli chodzi o płytę, to myślę, że to będzie ten rok, bo jakoś tak zakładałem sobie od dłuższego czasu i tak z dużą zakładką na dopracowanie materiału. Na pewno pojawią się single, no będę bombardował tym po prostu teraz. Cały praktycznie 2022 rok to były przygotowania pod mega intensywne rzeczy w 2023. Kolejne klipy będą się różnić klimatem od tych, które teraz, szczególnie od adrenaliny i teraz nowych sytuacji, ale też dlatego, że będę wkraczał z nieco inną muzą niż dotychczas. I myślę, że będzie troszeczkę zaskoczeń, ale nie chcę zdradzać za dużo, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Chcę wydać numery w takim klimacie i powiedzmy z takimi melodiami, jakich w Polsce za bardzo nie uświadczymy wśród polskich wykonawców i z tego się bardzo cieszę. Są to utwory, na które przelałem dużo emocji i na pewno zapisałem tam wiele swoich przeżyć, które no, na pewno będę miał wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o zapis mojego życia w ostatnim czasie, więc jest na co czekać. W 2023 mam nadzieję pobić rekord koncertowy i zagrać najwięcej koncertów, najlepiej je zagrać z moim wspaniałym składem. No, przygotowujemy specjalne show, mamy nowe aranżacje, też nowych utworów. Arkadiusz Grygo, czyli dyrektor muzyczny zespołu, w pocie czoła pracuje nad tym, aby to były niepowtarzalne przeżycia dla naszych słuchaczy i ludzi na koncertach, więc jest na co czekać. Zapraszam na koncerty, bo warto.